Nagrody dla najstarszego uczestnika grzybobrania. A kto nim jest, powie nam Izabela, co wie. Jeśli gdzieś tu jest, bym prosiła Izę na scenę. Ufundował radny tej dzielnicy, pan... Jest... A jest tam? Pan Edward Drabik, a wręczy ją nasza wiceprezes. Tylko musimy wiedzieć, kto został laureatem tego miejsca. Najstarszy uczestnik grzybobrania. Poznaliśmy najmłodszego, Bartosza. Kilka lat zaledwie. A kto był tym najstarszym, najbardziej doświadczonym? O ile mnie pamięć nie myli, bo tutaj nie mamy kartki. Najstarszym uczestnikiem został pan Rajmund Grec. Zapraszamy. Rajmund Grec, panie Rajmundzie, brawo! Ależ ma energii w sobie. Słuchajcie, no bez problemu. Zawstydzić potrafi wielu, na pewno. Zobaczcie, ileż energii, wigoru. Najstarszy uczestnik grzybobrania. Wielkie brawa! No to się szykuje niezłe przyjęcie. Mamy kolejne rozstrzygnięcie już za chwilę. A teraz mam takie pytanie, bo nie widzę wszystkich państwa. Czy jest tutaj wśród nas pan Jacek Olek? Jeśli jest pan Jacek Olek, to ja go zapraszam na scenę. Zapraszam również Romana Gęsiniec. Nie wiem, czy jest. Nie ma. No to proszę żonę pana Romana. Proszę również Tomka Chowańca. Wiem, że on gdzieś jest, bo go widziałam. Jeżeli ktoś siedzi w pobliżu Tomasza Chowaniec, to proszę go do nas przysłać. Drodzy państwo, ja pragnę jeszcze tych, którzy przyjechali w gości do nas, właśnie zwrócić uwagę na ludzi tak pięknie ubranych jak ona. To znaczy, oni się po prostu, przepraszam, odróżniają swoją aktywnością. Nasze kalety, piękne t-shirty, piękne polówki, przepraszam. Jeżeli zobaczycie nie tylko w kaletach, ale w ogóle gdzieś w Polsce, to wiecie, że to są niezwykli ludzie właśnie z tej okolicy. Radziu, dziękujemy. Ciągle czekamy na pana Jacka Olka, na pana Tomasza Chowańca i jeszcze zaproszę do kompletu pana Marka Góreckiego. Jeśli są, to proszę, bo Iwona zostanie sama i dostaniesz wszystko. Wtedy. Moi drodzy, jest także okazja, aby przypomnieć, że partnerami tej imprezy jest Nadleśnictwo Świerklaniec, Nadleśnictwo Koszęcin, Miejski Dom Kultury, sponsorami Iwrom, Vivi Fashion, Remex 2, Restauracja Figaro, Flyspot, czy też Gospodarstwo Agroturystyczne Rancho. Ciągle czekamy na naszych panów. Tomek Chowaniec, Marek Górecki i pan Jacek Olek. Ja nie widzę tych panów. Pewno są gdzieś... Był, bo widziałam. Czekamy na palba. Ja przypomnę, że to wszystko, co dzieje się dzisiaj tutaj, w tym miejscu, to za sprawą miasta Kalety Polskiego, Związku Wędkarskiego Koła Tutejszego, Tyskiego Koła Łowieckiego Kania oraz Stowarzyszenia Nasze Kalety. Serdecznie wam za przygotowanie i realizację. Dziękujemy. To zanim się pojawią nasi panowie, pewnie gdzieś są, może posłańcy pójdą ich tutaj ściągnąć, a w międzyczasie zaproszę tutaj do nas pana burmistrza, ponieważ w tym momencie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, które wymyśliła Alina Matlik, konkursu na produkt lokalny miasta Kalety. W konkursie wystartowało 4 osoby. Zwyciężczyni, bo to będzie kobieta, otrzymała 13 głosów. Za chwilę otrzymamy informację, kto został laureatem, kto został zwycięzcą. Laureat jest tylko jeden, jest to kobieta. Ja już wiem, kto nim jest, panie burmistrzu. Fundatorem nagrody dla laureata marki lokalnej jest burmistrz miasta Kalety. A w międzyczasie czekam na pana Tomasza Chowańca, na pana Marka Góreckiego i na pana Jacka Olka. Panie burmistrzu, wystartowały 4 osoby, 4 mieszkańców miasta Kalety. Zwyciężczynią została pani Anna Kalus. 13 głosami przy 34 oddanych w ogóle na wszystkich 4. Dlatego też poczekamy chwilkę, żeby pani Anna do nas dotarła. Nie wiem, czy tam, gdzie pani Anna ma swoje stanowisko, pracownia ceramiki artystycznej Amfora, słyszy nas. Poprosimy o przekazanie, że jest poszukiwana, potrzebna na scenie. A pan burmistrz może opowie o marce lokalnej. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym rodzinnym grzybobraniu.
imprezie, która z roku na rok dzięki Stowarzyszeniu Nasze Kalety, które działa w naszym mieście, ma coraz to więcej odbiorców. Jest to impreza coraz to bardziej rozpoznawalna. Ja zawsze mówię, że grzybobranie ma swoją markę. Szanowni Państwo, konkurs Marka Lokalna został zorganizowany przez Leśną Krainę Górnego Śląska. W tym konkursie między innymi ta impreza Grzybobranie, które jest organizowane przez społeczników Stowarzyszenia Nasze Kalety, również otrzymała, Szanowni Państwo, tą prestiżową nagrodę i w zasadzie Grzybobranie od 2018 roku jest imprezą o statusie marki lokalnej. Szanowni Państwo, zanim nastąpi wręczenie nagród wszystkim zwycięzcom dzisiejszego grzybobrania, korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim liderom Stowarzyszenia Nasze Kalety. Nie wszyscy tutaj, zdaję sobie sprawę, są w tej chwili obecni, ponieważ część jeszcze wolontariuszy jest zaangażowanych w organizację dzisiejszego wydarzenia, ale mamy panią Tanię. Panie prezesie, zapraszam też tutaj jeszcze panią Izabelę Cogel, chciałem zaprosić panią. Pani Izo. I szanowni państwo, ja myślę, że jest pani Izabela. Piękny błękit po tych właśnie. Szanowni Państwo, prezes Stowarzyszenia Nasze Kalety Adam Gabryś. Brawa dla pana prezesa, to jest ten pan z brodą. Szanowni Państwo, brawa dla pani wiceprezes, pani Izabeli Cogiel, a po mężu Kocyba. Brawa dla pani wiceprezes i szanowni Państwo, brawa dla pani sekretarz Tani Radziwończyk-Gabryś, która jednocześnie jest konferansjerem dzisiaj na tym imprezie, można na tej imprezie wspomaga tutaj naszego pana prowadzącego. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie w imieniu miasta Kalety mam zaszczyt podziękować wszystkim Państwu. Zaczynam od pana prezesa. Dziękuję panie prezesie za organizację tego wydarzenia. Proszę bardzo, pani Izo, również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani Tani. Dziękuję bardzo. I oczywiście dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia Nasze Kalety za zaangażowanie i organizację kolejnego grzybobrania. Pani Ania Kalus, czy jeszcze jest i czy mogłaby do nas podejść? Są już panowie. O, pan Tomasz, pan Marek. Zapraszam panów na scenę. Czy ktoś z biegających tam osób mógłby poprosić... Piotruś, podejdź do pani z amfory i zaproś ją na scenę, bo może nie dosłyszeć tak daleko. Moi drodzy, ja przypomnę, że pracownia ceramiki artystycznej Amfora ufundowała, wykonała te trofea, które za chwilę trafią do właścicieli. Przypomnę, że ceramika okolicznościowa i nie tylko, wszystko wykonane ręcznie. www.ceramika-amfora.pl. Pracownia Ceramiki Artystycznej Amfora. Dziękujemy. A teraz kolejny punkt pozaprogramowy programu dzisiejszego grzybobrania. Na scenie mamy osoby, które od wielu lat zupełnie spontanicznie i z własnej woli, z własnego dobrego serca nas wspierają. Przedstawię. Tomasz Chowaniec tutaj jest w cudnym ubraniu myśliwego i łowczego, ale Tomasz jest również szefem i właścicielem firmy, która nas wspiera. Obok stoi prezes Tyskiego Koła Łowieckiego Kania, pan Marek Górecki. Tyskie Koło Łowieckie od lat karmi naszych uczestników pysznymi rzeczami, za co dziękujemy. Obok stoi Iwona Gęsiniec, żona Romana Gęsińca. Roman też od lat nas wspiera w różny sposób, tudzież finansowo. Do grona naszych sponsorów i przyjaciół brakuje nam pana Jacka Olka. Jeśli się pojawi, to się pojawi, jeśli nie, to ja mu przekażę. I teraz proszę państwa, mam dla państwa niespodziankę. Pani Aniu, prosimy panią. To będzie bardzo fajne tło, panowie, dla pani Ani. Pani Aniu, została pani laureatką pierwszego w dziejach konkursu produktu lokalnego miasta Kalety. Fundatorem nagrody jest pan burmistrz miasta Kalety.
Pani Anna Kalus jest autorką tych cudnych trofeów grzybowych, które od lat nam, od pierwszego grzybobrania właściwie wręczamy naszym laureatom takie trofea. One są po prostu piękne. Gdziekolwiek się pojawiamy, to one wzbudzają zainteresowanie i zachwyt. Także bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, produkty, które są produkowane przez panią Anię, w zasadzie promują nasze miasto. Pani Ania uczestniczy we wszystkich, szanowni Państwo, wydarzeniach dotyczących produktów lokalnych. Jest znana również ze swojej działalności w naszym partnerskim mieście Witkowie. Zawsze jak nasi goście przyjeżdżają z Czech do Kalet, zawsze odwiedzają pracownię pani Ani, ponieważ są zachwyceni produktami właśnie pracowni Amfora. Dziękuję. Dziękujemy za udział i zachęcamy, ponieważ największym bogactwem wszystkich regionów naszego kraju i każdego kraju są ludzie i to, co się tworzy z pasją i z miłością dla swojej pracy. A to widać w Pani rzeczach. Dziękujemy bardzo, gratuluję i mam nadzieję, że za rok zorganizujemy podobny konkurs i będzie więcej uczestników. Dziękujemy bardzo. Proszę zostać na scenę, zrobimy sobie potem zdjęcie zbiorowe, a tymczasem raz jeszcze zapytam, czy jest już wśród nas Pan Jacek Olek? Nie widzę. To teraz dla Państwa naszych sponsorów zapraszam teraz na scenę mojego prezesa. Może ktoś zrobiłby zdjęcie, nie wiem czy ktoś. O, pan redaktor Myśliwski potrafi to robić. Adam, przekaż twój aparat panu redaktorowi, a pan ma swój. Dziękujemy za pomoc, prosimy uwiecznić to wszystko, ponieważ chciałabym, żeby w imieniu wszystkich społeczników Stowarzyszenia Nasze Kalety, naszych przyjaciół, mieszkańców miasta podziękować Państwu za to, że wspieracie, bo to jest ważne. To nie jest też takie proste. Więc bardzo dziękuję i wysyłam Państwa każdego gdzieś. Roman Gęsiniec ze swoją żoną zaprosi żonę na romantyczną kolację dla dwojga do rancza Proboszczowice, ufundowaną przez Państwa Kornelia i Krystiana Kiełbasa. Zapraszamy bardzo. Miejsce jest urokliwe. Byliśmy osobiście odebrać nagrody. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Drugą nagrodą jest pobyt w podziemiach wrocławskich. Pan Marek również zabierze swoją żonę do Wrocławia. Zapraszamy. Bardzo klimatyczne miejsce, dopiero niedawno otwarte. Wejściówka ufundowana przez Movie Gate w ramach akcji Tobiasz Pomoże. A Tomasz zabierze żonę i dzieci w to samo miejsce. Brawa i gratulacje. Bardzo raz jeszcze Państwu dziękujemy. Liczymy oczywiście na dalsze wsparcie i prosimy o zdjęcie zbiorowe. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy bliżej, może nawet bliżej widowni. Oto oni. Niezwykli. Słowo dziękuję to jest za mało i wy dobrze o tym wiecie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. Pana burmistrza poprosimy o pozostanie jeszcze, ale do kompletu poproszę jeszcze pana Eugeniusza Ptaka, przewodniczącego Rady Miasta. Pan przewodniczący już zbliża się do sceny. Witamy serdecznie. Tymczasem ciągle czekamy na pana Jacka Olka. Jeżeli się kto gdzieś pojawi, to bardzo bym prosiła o przesłanie go do nas, ewentualnie doprowadzenie na scenę. A ja teraz tak, ponieważ wszystkie imprezy, które Stowarzyszenie Nasze Kalety organizuje, odbywają się na terenie miasta Kalety, nie byłoby to możliwe. Po pierwsze, bez życzliwości, bez wsparcia, bez otwartości naszych tutaj rządzących. Najważniejszą osobą w mieście jest, jak wiadomo, pan przewodniczący Rady Miasta, a zaraz po nim burmistrz miasta Kalety. Obaj panowie nas wspierają od początku. Dobrym słowem, otwarciem, życzliwością dla działań społecznych. Za to bardzo dziękujemy i panu wręczę teraz kalendarze, które nam przekazał pan Maciej Goryl. Kalendarze zawierają piękne, naprawdę rewelacyjne zdjęcia naszych okolic. Pan Maciej Goryl jest utytułowanym fotografem, bardzo znanym. I Sarnowski Gór, czyli też z naszych okolic, publikował m.in. w National Geographic, także to jest
warta, cenna nagroda. Niedługo pewno ten kalendarz będzie miał wartość kolekcjonerską. Bardzo panom dziękujemy i proszę przekazać podziękowanie. Nigdy nie byłoby to możliwe, żadna współpraca, żadne działanie nie byłoby możliwe, gdyby nie było ludzkiej życzliwości. Bo to, że są pieniądze, to one są lub ich nie ma, ale życzliwość i pasja pomagają w pracy. Dziękujemy raz jeszcze. Panie burmistrzu, pan jeszcze będzie nam potrzebny. Bo teraz już powoli zmierzamy do finału naszych wszystkich dzisiejszych konkursów, ale zanim to nastąpi, czy mamy wśród nas Kasię Wojtal? Czy jest Kasia Wojtal? Kasia jest mamą Szymonka Wojtali, dla którego Tobiasz pojechał, poświęcił swój wolny czas, pojechał nad morze, żeby propagować akcję zbierania pieniędzy na leczenie Szymonka. Szymonek jest naszym przyjacielem. Moi drodzy, jeszcze mamy tutaj wyróżnienie z gminy. Ale my, tak jak mówiliśmy, zbliżamy się do finałów, czyli ogłoszenia w wyniku grzybowania. Jeszcze bym prosiła w międzyczasie, żeby podeszła do nas Sylwia Rogocz. Piotruś, poproś Sylwię, to jest ta pani, która stoi na stanowisku Tobiasz Pomorze. Dzień dobry, Kasiu. Jeszcze poczekamy chwilkę na Sylwię. Nie chcielibyśmy zbyt długo męczyć Szymonka, bo to dla niego pewno też wyczerpujące. Czekamy na Sylwię. Moi drodzy, ja przypomnę, że nagrody główne, trofea, które Państwo widzicie na scenie, przygotowała pracownia ceramiki artystycznej Amfora, trofea grzybowe, ceramika okolicznościowa. Ich strona internetowa bardzo prosta, www.ceramika-amfora.pl. Bardzo dziękujemy za tę pracę. No i oczywiście, drodzy Państwo, jeszcze chwila na podsumowanie wielkich serc, podziękowanie wielkim sercom. Tak, bo to nie jest takie łatwe, poświęcić swój urlop. Pieniądze mamy lub nie mamy, tak jak powiedziałam, możemy przekazać lub też nie, ale jeżeli ktoś komuś podarowuje swój czas, to jest najcenniejszy dar. Sylwia, zapraszamy Cię na scenę. Sylwia, która do nas właśnie zmierza, jest siostrą Tobiasza. Tobiasz w czerwcu przejechał na rowerze z różnymi przygodami po różnych trudnych i trudniejszych terenach 1000 kilometrów po to właśnie, żeby pomóc w leczeniu Szymonka. I teraz zapraszam na scenę Sylwię, której pan burmistrz w imieniu miasta Kalety Piotrusiu, przynieś mi grzybek honorowy. Sylwia odbiera nagrodę dla Tobiasza za to, co zrobił, ufundowaną przez burmistrza miasta Kalety. Miasto miało honorowy patronat na tą akcję. Sylwia, ale zostań jeszcze z nami, ponieważ chcemy wysłać rodziców Szymonka i wujka z ciocią. Powiedz gdzie. Tobiasz otrzymał zaproszenie na romantyczną kolację dla dwóch osób i zdecydował się przekazać te zaproszenia rodzicom Szymonka, Kasi i Maćkowi, za to, że przez tyle lat już od urodzenia Szymonka się nim opiekują, poświęcają swój czas, robią dla niego wszystko, a jak wiem, jak każdy z nas wie, nie jest to łatwe, tak? Wymaga naprawdę wielkiego poświęcenia, dlatego wielki szacunek. Proszę. Wielkie brawa. Wielki gest. Cudowne dzieło. Chcieliśmy też podziękować pani Gabrieli i panu Piotrowi Gałeczka, którzy również bardzo pomagają rodzinie Szymonka, tak Szymonkowi przede wszystkim. Jeżdżą na rehabilitację, poświęcają swój czas, a wiadomo, że tego nie da się niczym zapłacić. I dlatego też chcieliśmy, Tobiasz chciał zaprosić panią Gabrielę, pana Piotra Gałeczkę na romantyczną kolację w Rancho. I przekazuję tutaj na ręce
pani Kasi. Brawo, brawo. A jeszcze ode mnie, jak wiadomo, za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta i tą kobietą jest Sylwia. Gdyby nie zaangażowanie Sylwii w to wszystko, co się dzieje zakulisowo, nie byłoby tego tak rozreklamowanego wydarzenia, jakim jest akcja Tobiasz Pomoże. Dlatego Sylwia, dla ciebie od nas, ponieważ jest to grzybobranie, otrzymujesz honorowy grzyb. Proszę bardzo. Honorowy grzyb tego grzybobrania niezwykłej wartości. Za niezwykłe serce, za niezwykły gest i dzieło. Dziękujemy bardzo. Dopóki jeszcze są tacy ludzie wśród nas, to jeszcze warto. Także raz jeszcze dziękujemy. Dziękujemy Kasiu, dziękujemy Sylwii. Proszę Państwa, ja już stowarzyszeniu i Tani, i Sylwii, i Tobiaszowi dziękowaliśmy już naprawdę stukrotnie, ale nie sposób wyrazić naprawdę podziękowania dla tych rzeczy, które robią dla nas. Ale chcę jeszcze bardzo serdecznie podziękować za wsparcie władzom miasta Kalety, bo też zawsze są z nami. No i przede wszystkim, proszę Państwa, Państwu bardzo serdecznie dziękujemy, bo spotyka nas bardzo wiele życzliwości z Państwa strony. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. Wielkie brawa dla Was Państwo, tak. Dla władz miasta bardzo dziękujemy. Ja jeszcze też bym chciała coś powiedzieć w imieniu Tobiasza. Też chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy towarzyszyli mu podczas tej wyprawy rowerowej, tak, na Facebooku obserwowali, słowa uznania wyrazili. I też tym wszystkim, którzy czy to w sposób finansowy, czy w inny sposób wspomogli tą akcję i pomagają Szymonkowi. Dziękuję serdecznie. Wielkie podziękowania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I oto za chwilę kolejna część. I jeszcze się wtrącę, tak? Przepraszam. Proszę, proszę. Serdeczne podziękowania dla Tani, bo Tania naprawdę bardzo dużo też robiła, angażowała się, więc wielkie brawa dla niej. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo i już powoli, panie burmistrzu, pan będzie tutaj jeszcze nam potrzebny. Powoli dochodzimy do momentu, kiedy będziemy wręczać za nagrodę za grzyby, czyli clue tej dzisiejszej imprezy. Chciałabym powiedzieć, że wierzyłam zawsze w to, że w Kaletach grzyby są zawsze. Dowodem tego było to, że Justyn wszedł na teren ichtioparku i znalazł już kraśniaka. Za chwilę kierowca Radia Katowice, który tu z nami było od rana do godziny 16, wyszedł do lasu za płotem i przyniósł kilka grzybów, więc tak, w Kaletach grzyby są zawsze. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że dopisali nam pomimo niesprzyjających warunków pogodowych pasjonaci. I teraz o Was mowa, proszę Państwa. Zaczniemy od wyróżnienia. Postanowił Justyn Kołek, prosimy Cię na scenę. Justyn Kołek postanowił w tym roku przyznać dodatkowo wyróżnienia. Wyróżnienie numer 2. Sorry za akcent. Wyróżnienie numer 2 otrzymuje Pan... Adam Żółtek. Żółtek. Pan Adam Żółtek, prosimy Pana na scenę. Otrzymuje Pan wyróżnienie. Gdzie Pan jest? Poszedł na grzyby? A idzie, idzie. Czekamy. Pan przyniósł grzyb niezwykły. Ja nie wiem, czy ten grzyb ma jakąś nazwę, jakieś zastosowanie. Ciekawe, co ja dostanę za tego czerwonego. Wyróżnienie przyznane przez Justyna Kołka. Gratuluję Panie Justynie, proszę wręczyć. Proszę. Dziękujemy bardzo za udział, za determinację i za udział w konkursie. Proszę zostać na scenę, zrobimy sobie jeszcze zdjęcie. Wspólne zdjęcie. Wyróżnienie numer 1 otrzymuje Pani Wiesława Szydło. Tak, Pani Wiesława Szydło. To jest stara, jak to się powie, bywalec na scenie w Kaletach. Od chyba pierwszego wejścia naszego, utworzonego przez właśnie tutaj organizatorów, to ja wiem, że ta Pani co roku zdobywa nagrodę. Więc tutaj mamy dla Pani wyróżnienie w tym roku, ale często Pani wygrywała, powiem. Dziękuję bardzo. To są nasi pasjonaci. Gdyby nie oni, ja zawsze to powtarzam, pasja, miłość do tego, co się robi, do hobby, do sportu, to jest coś, co nas napędza. I teraz miejsce trzecie. Pani ma jeszcze dobrego grzybiarza w domu, męża, który też zbiera. Zanim miejsce trzecie, raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam się przygotować do tego grzybobrania, a przyznacie Państwo, że jest zupełnie inaczej niż było.
Mamy laureatów marek lokalnych, mamy gości spoza Kalet. Mieliśmy tutaj przez wiele godzin Radio Katowice, ale przede wszystkim mamy ludzi. Dopóki są ludzie, którzy darzą nas życzliwością i pasją i swoim wolnym czasem, myślę, że będziemy działać społecznie w tym mieście. Za to bardzo dziękuję. A miejsce trzecie, pani Danuta Łaskarzewska. Zapraszamy panią Danutę. Panią Danutę. O wręczenie nagrody w miejscu trzecim poproszę pana burmistrza. A to nie koniec. Wręcz również dodatkowe. Również upominek. Również. Bardzo mi miło. Do trzeciego miejsca mamy również... Szanowni Państwo, bo pani Tania mówiła tutaj o mediach, że mieliśmy na miejscu wóz transmisyjny Radia Katowice. Na miejscu jest również obecny redaktor naczelny tygodnika Gwarek, pan Jarosław Myśliwski. Z tego, co pan redaktor mnie poinformował, to mamy w tej chwili transmisję online z tego, co dzieje się na rodzinnym grzybobraniu Kaleta. Myślę, że w najbliższym wydaniu tygodnika Gwarek będziemy mogli również przeczytać relacje z tego wydarzenia. Do miejsca trzeciego mamy jeszcze bon zakupowy do butiku Ivivi Fashion. Proszę bardzo. Jeszcze dalej nagrody się sypią. Jak grzyby po deszczu. Gratuluję bardzo. I teraz miejsce drugie. Miejsce drugie otrzymuje pani Grażyna Żurawicka. Tak, pani Grażyna. Pani Grażyna, chciałam jeszcze powiedzieć. Zawiązała grupę pasjonatów. Pani jest naszym stałym gościem. Bardzo dziękujemy za dobre słowo, za obecność, za życzliwość, już będzie za pasję. Ja tylko znajdę tą drugą nagrodę. Drugą nagrodę wręczy może prezes. Panie prezesie, zapraszam pana na scenę. Zdjęcie zrobi może pan Marek. W międzyczasie pani by nam powiedziała, skąd pani do nas przyjechała. Bytomia. Bardzo ładnie, a pani? Sliwic. Bardzo ładnie, cieszymy się. Panie są przedstawicielkami grupy takiej pasjonatów i myślę, że kiedyś zrobimy sobie zlot grzybiarzy w Kaletach i to będzie dopiero. I to będzie dopiero, zważywszy na fakt, że robię nalewki od 2 lat, także musimy porozmawiać na ten temat. Miejsce drugie powtórzę, pani Grażyna Żurawicka. Także proszę pani bardzo. Prezes, proszę ręczyć. I jeszcze tutaj jest taka upominek. Jeszcze jest tutaj Bondo i Vivi Fashion. Zapraszamy. No i miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze to mało rzeczy mnie w życiu zaskakuje, ale był taki moment, że prowadziliśmy relację na żywo, transmisję na żywo z redaktorem Skowrońskim z Polskiego Radia Katowice. Mówimy sobie różne rzeczy. Wiadomo, idzie to na żywo, wszyscy spięci, nerwówka i nagle wpada pan z koszem grzybów, zdyszany, zziajany, ale to były grzyby zebrane w kaletańskich lasach. Szacunek dla pana. Nie wiem, jak pan to zrobił. Zapraszamy pana na scenę. Jest to pan Maciej Wacnik. Tak, nie dziwię się, bo widzę, że ten pan ma dużą jakby wiedzę na temat grzybów. I drodzy państwo, ja się trochę na grzybach znam i wiem, co to są grzyby zbierane dziś albo wczoraj. I te grzyby były dosłownie przyniesione bezpośrednio w lasy. Szanowni Państwo, ja już przepytałem tutaj zwycięzcę tegorocznego grzybobrania, skąd przyjechał do Kalet. Pan nauczył się zbierać grzybów z Czeladzi, bo pan pochodzi z Czeladzi, tak? Dobrze. Fundatorem nagrody za pierwsze miejsce tego pięknego kosza z dobrymi rzeczami jest pan Jacek Olek. Nie wiem, czy już dotarł, czy nie dotarł, ale również jest jeszcze dodatek od nas. Nie wiem, jak pan to teraz zrobi. Musi... Proszę położyć to na podłodze. Tak, połóżcie na podłodze. I panie prezesie, prosimy o zdjęcie pamiątkowe. O, jeszcze proszę, jeszcze jest dodatek. Dodatkowa nagroda. Dziękujemy silnej grupie pod wezwaniem i ja liczę na coś więcej. Będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat poza kamerami. I to, co się tutaj stało, świadczy o tym, że może sobie pogoda być nie wiadomo jaka. Może być sobie susza nie wiadomo jaka. Grzyby są zawsze. Zapraszamy pana tutaj też do nas, wszystkich wyróżnionych. I prosimy o pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy za udział. Gratulujemy zwycięzcom. Tegoroczne 8 rodzinne grzybobranie uważam za jedno z najlepszych, które było do tej pory. Dziękujemy Państwu, dziękuję Justynie, dziękuję burmistrzowi, dziękuję wszystkim. Już jeszcze czekamy na pana Jacka Olka, którego chyba nie ma. Ja bym jeszcze chciał jedną rzecz powiedzieć. Drodzy Państwo,
Tak sami się zastanówcie, czy nie ma dziś pogody grzybowej. Gdyby była taka paruwa i słońce prażyło, tutaj byśmy się dusili, a dziś polało. To jest sprzyjające dla grzybów, więc festyn udał się wspaniale, tak jak powinien. I na pewno pogoda będzie do północy, jak się rozejdziecie, załatwimy deszcz, żeby dolało, bo żeby było dużo grzybów. Dziękuję serdecznie również, do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Również przede wszystkim dziękujemy Stowarzyszeniu Nasze Kalety. W tej chwili dalsza część dzisiejszego programu będzie realizowana. Zapraszamy na scenę pana dyrektora Domu Kultury w Kaletach, pana Mariana Lisieckiego, który przygotował dalszy program dzisiejszego wydarzenia. Panie Marianie, zapraszamy. Szanowni państwo, za chwilę wystąpi przed państwem grupa taneczna Rock Time. Mamy też przygotowaną gwiazdę dzisiejszego wieczoru, kabaret Drag, a o innych jeszcze atrakcjach za chwilę opowie państwu pan dyrektor Marian Lisiecki, który bardzo wolnym krokiem zbliża się do estrady. Ale bardzo serdecznie dziękujemy, że jest z nami gospodarz miasta, czyli pan burmistrz. Mam nadzieję, że pozostanie z nami do późnych godzin wieczornych. Bawić się będzie już w tej części muzyczno-kabaretowej i do godziny 22 co najmniej będziemy się tu świetnie, w dobrych nastrojach i przy dobrej pogodzie bawić. Serdecznie raz jeszcze dziękujemy miastu, serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w Stowarzyszeniu Nasze Kalety, wszystkim wolontariuszom i przede wszystkim państwu, mieszkańcom miasta, jak i gościom, którzy przybyli na to ósme już rodzinne grzybobranie. Dziewiąte zapowiada się wyjątkowo, a dziesiąte już będzie jubileuszowe. Ja również dziękuję naszemu prowadzącemu Krzysztofowi Wieczorek i poinformuję, ponieważ pan Jacek Olek nie dotarł, on nie wiedział tego. Został on właśnie laureatem Nagrody Specjalnej Prezesa. Nagrodę dostarczymy po prostu. Widocznie zatrzymały go jakieś ważne sprawy. Raz jeszcze dziękuję. Życzę państwu udanego wieczoru.